Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie przywitać w kolejnym dniu Festiwalu Dziedzictwa Kresów w trakcie najważniejszego wydarzenia na Podkarpaciu poświęconego dziedzictwu Kresów, które współorganizuje Województwo Podkarpackie i Gmina Lubaczów. Dzisiaj mamy ogromną przyjemność spotkać się z panem profesorem Lechem Wojciechem Szajdakiem. Powiedziałbym, panie profesorze, doktor farmacji, profesor agronomii, mógłbym zacząć wymieniać doktoraty honoris causa, które pan profesor otrzymał, mógłbym wymieniać uczelnie wyższe, z którymi pan profesor współpracował na całym świecie, ale nie to jest przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania, bo jak państwo przekonacie się, pan profesor jest człowiekiem wielu pasji, ale jest też synem Stefana Szajdaka, członka grupy poetyckiej Wołyń, i o genezie grupy poetyckiej Wołyń, jej przedstawicielach, jej wierszach będziemy dzisiaj rozmawiać. Wydarzenie jest, myślę, wyjątkowe z tego względu, że rzuca trochę inne światło na krainę geograficzną, na krainę historyczną, która dla polskiej kultury jest niezwykle ważna, a która chociażby przez wzgląd na tegoroczną 80. rocznicę zbrodni wołyńskiej jest kojarzona dość jednoznacznie, a myślę, że warto zwrócić uwagę na wiele innych kontekstów, które właśnie z Wołyniem, z Równem, gdzie grupa poetycka Wołyń się narodziła, zawiązała, właśnie o tych kontekstach można mówić. Jak państwo widzicie, pan profesor jest autorem wielu książek, o których też zaraz powie. I myślę, pan profesor dał tego dowód w sobotę w trakcie spotkania środowisk kresowych, że będzie to spotkanie niezwykle ciekawe, zajmujące, nie tylko w oparciu o prezentację, którą państwo widzicie, pan profesor będzie mówił, ale będziemy mieli okazję zobaczyć film poświęcony Zuzannie Ginczance, członkini grupy poetyckiej Wołyń. To spotkanie, które organizujemy dzisiaj w Galerii Oficyna w mieszkaniu Janusza Wasylkowskiego, odbywa się nie tylko w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów, ale także w ramach Akademii Dziedzictwa Kresów Towarzystwa Kultury Pamięci imienia księcia Adama Stefana kardynała Sapiechy. I w związku z tym chciałbym przywitać wśród nas serdecznie członka Akademii Dziedzictwa Kresów, osoby niezwykle zasłużonej również dla propagowania dziedzictwa Kresów, czyli pana Waldemara Rataja. Pan Waldemar Rataj gościł również wśród nas w sobotę podczas spotkania środowisk kresowych poza Akademią Dziedzictwa Kresów. Warto zwrócić uwagę na Fundację Kolegium Wigierskie, a także Muzeum Polaków Ratujących Żydów w trakcie II wojny światowej imienia rodziny Ulmów w Markowej, którego dyrektorem jest właśnie pan Waldemar Rataj. Cieszę się, że jest z nami dzisiaj pan Wiesław Kapel, wójt gminy Lubaczów. Cieszę się, że jest z nami pan Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią. Witam serdecznie Katarzynę Pelc-Antonik, Annę Kobiałkę, panią Marię Magoń, a także członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, oddział w Lubaczowie. Cieszymy się, że jesteście państwo z nami. Spotkanie, o czym pan profesor zaraz powie, będzie miało trzy części. A po, może tak, wykład pana profesora będzie miał trzy części, a po wykładzie będę prosił pana Waldemara Rataja o komentarz, także państwa o głosy, o pytania, o refleksje związane z grupą poetycką Wołyń. Panie profesorze, bardzo proszę. Ja postaram się mówić bez mikrofonu. Ale dla rejestracji, panie profesorze, to będzie lepsze jednak. Dobrze. Ja bardzo nie lubię mieć mikrofonu w ręce, bo mnie to rozprasza
Niemniej jednak no, sentymentu dla Lubaczowa pozwolę te przeciwności pokonać. Mam nadzieję, że mi się uda. Szanowny panie dyrektorze, bardzo dziękuję za tak ciepłe wprowadzenie mojej osoby. Szanowny panie wójcie, szanowny pani dyrektor, szanowny panie Wademarze, szanowne panie, szanowni panowie, drodzy goście. Nie ukrywam, że jest dla mnie wielką przyjemnością w takich wnętrzach jak to, wnętrzach przepełnionych polską kulturą i polską historią, mieć wykład dedykowany grupie poetyckiej wojny. Ten tytuł tego wykładu pochodzi z książki, która została nie tak dawno wydana przez Wielkie Muzeum Niepodległości w Warszawie w kwietniu, ale książki już nie ma. Książka już się rozeszła, co dla mnie, autora, jest wspaniałą wiadomością. Nie ukrywam tego. Szanowni Państwo, zanim przejdę do meritum sprawy, pozwolę się odnieść do tej akwareli, którą tutaj przywiozłem specjalnie z Poznania. Z uwagi na to, że w tyle mego wykładu jest w ogóle wojna na Ukrainie. Ta akwarela, ona przedstawia cerkiew świętego Andrzeja w Kijowie. Jest to jedna z nielicznych cerkwi o architekturze barokowej. Bardzo blisko tej cerkwi, mniej więcej w tym miejscu, urodził się znakomity pisarz rosyjski Michał Buchakow, autor Mistrza i Małgorzaty. Dalej idąc ulicą wzdłuż w ogóle, dochodzić się do miejsca, w którym to było miejsce spotkań ówczesnej, czyli przed I wojną światową, ówczesnej boemy artystycznej na Ukrainie. Tutaj bywał i wielki Jarosław Iwaszkiewicz, tu bywał i jego kuzyn Karol Szymanowski. Tutaj bywali również i przedstawiciele takich wielkich rodów jak Dzieduszyccy czy Leduchowscy. Proszę Państwa, na tym slajdzie jest przedstawiony ikonostas, który znajduje się w tej cerkwi. Mam nadzieję, że bomby nie będą spadać na to święte miejsce oraz na inne święte miejsca na Ukrainie. Szanowni Państwo, ważnym przesłaniem mego wykładu jest tworzenie porozumienia między narodem polskim, ukraińskim oraz innymi narodami, oraz prezentowania o charakterze wielowymiarowym, uformowany przez wspólne dziedzictwo historyczne. Jestem autorem, a na początku byłem współautorem tych dziesięciu wystaw dedykowanych tej grupie poetyckiej wojny. Pierwsza odsłona tej wystawy miała miejsce w symbolicznym dniu 17 września, czyli w momencie, kiedy Rosjanie wchodzą na Wołyń, i jej miejscem było bardzo piękne muzeum Anny Rosowa Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej. Następnie była ona prezentowana w domu Miedziorytnika we Wrocławiu, dalej w Muzeum Literackim Czechowicza w Lublinie. Z reguły było tak, że ta wystawa była prezentowana zawsze przez miesiąc, ale z uwagi na wielkie zainteresowanie w Muzeum Czechowicza dyrekcja do mnie się zgłosiła o przedłużenie o kilka dalszych miesięcy, co oczywiście było dla nas bardzo satysfakcjonujące. I wreszcie we wrześniu 2018 roku była ona prezentowana w wersji ukraińskiej w pięknym Muzeum Słowackiego w Krzemieńcu. I te wystawy wspólnie były dokonywane nie tylko ze mną, ale z synem ziemi lubaczowskim, z panem Mariuszem Obromskim. Później już realizowałem sam. W takich miejscowościach jak Pałac Działyńskich w Poznaniu, dalej w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, dalej w Narodowej, największej bibliotece, która należy do Ukraińskiej Akademii Nauk. I ta wystawa wtedy, na początku grudnia 2019 roku, miała dwa honorowe patronaty. Po pierwsze prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz prezydenta Ukraińskiej Akademii Nauk oraz był obecny pan ambasador Cichocki, co było wielkim wydarzeniem. Dalej była ona prezentowana w moim mieście rodzinnym, w mojej ukochanej Środzie Wielkopolskiej. Tak jak dla Państwa
dla większości. Lubaczów jest tym miastem ukochanym. Dla mnie, moim miastem jest Środa Wielkopolska. I wreszcie w zeszłym roku, 4 września, była ona prezentowana w największej oraz najstarszej bibliotece, pani dyrektor, która znajduje się w Cluj-Napoca w Rumunii. Przed wojną do Cluj-Napoca dojeżdżała jako sekretarz marszałka Piłsudskiego pani wielka polska poetka, pani Kazimiera Iłakowiczówna. W okresie 1939-1947 ona tam mieszkała. Natomiast w 1927 roku to Cluj-Napoca odwiedził sam marszałek Piłsudski. Odwiedził on również i tą największą, najstarszą bibliotekę i w księdze gości jest jego wpis. Ale tak się nieszczęśliwie przydarzyło panu marszałkowi, że spadł mu kleks z pióra i ten kleks jest w ogóle w liście gości też. Co tylko świadczy, że ten podpis nie był wykonywany długopisem po wielu, wielu latach. Szanowni Państwo, i w tym roku, w okresie od 23 marca do 24 maja, była ona prezentowana w Wielkim Muzeum Niepodległości w Warszawie i też z uwagi na wielkie zainteresowanie z jednego miesiąca była ona, czas jej był przedłużony o kolejny miesiąc. Szanowni Państwo, Wołyń w okresie II Rzeczypospolitej znajdował się w części wschodniej Polski w sąsiedztwie Związku Radzieckiego. W wyniku zmian granic po II wojnie światowej, no już Wołyń nie znajduje się w granicach Rzeczypospolitej. Głównymi miastami na Wołyniu to Włodzimierz Wołyński, Łódzk, Równe oraz Krzemieńsk, który jest stolicą kultury na Wołyniu. Szanowni Państwo, Wołyń w ramach II Rzeczypospolitej był zamieszkiwany przez kilka grup etnicznych, takie jak Polacy, Ukraińcy, Rusini, Żydzi, Ormianie, Czesi oraz inni. A więc Wołyń był zjawiskiem heterogenicznym. Przy czym to byłoby wielkim uproszczeniem, iż te różnice między tymi poszczególnymi grupami były ostre i wyraźne, bo nie były. Szanowni Państwo, kilka fotografii ze starego Wołynia. Tu są herby Wołynia. Ten pierwszy z XV wieku, dalsze aż do ostatniego z II Rzeczypospolitej. Kilka fotografii ze starego Wołynia. To jest dwór Lubomirskich w Górce, zamek Lubomirskich w Równym, ratusz w Brzeżanach, zamek Lubarta w Łódzku, stan z 2016 roku. Ten sam zamek na obrazie Lejmana z 1916 roku. Wtedy, to znaczy w okresie II Rzeczypospolitej w Łódzku, główna ulica, dzisiaj nazywana Pocztową. Dalej ta fotografia została wykonana już przed II wojną światową w czasie procesji Bożego Ciała w Kiwercach. O Kiwercach powiem za chwilę. Szanowni Państwo, kilka sztychów ze starego Krzemieńca. Ten sztych pochodzi z XVIII wieku. Tutaj jest podpis, który pochodzi z aktu drugiego Kordiama Słowackiego. Jam jest posąg człowieka na posągu świata. Wiadomo powszechnie, iż już Słowacki się urodził 4 września. Szanowni Państwo, ta fotografia została wykonana w 1927 roku. Też jest to widok na Krzemieniec. Ta biała zabudowa to słynne liceum krzemieńskie. Na następnej fotografii Państwo zobaczycie budynek liceum krzemieńskiego, ale od strony czołowej. Ta fotografia pochodzi z 1927 roku. Z 2016 roku i ona została wykonana z góry Bony na liceum krzemienieckie. To są główni założyciele, dwaj, Hugo Kołątej oraz Tadeusz Czacki, założyciele tego pięknego liceum krzemienieckiego oraz profesorowie. I jest to stan z 2016 roku. Na ścianie głównej liceum krzemienieckiego znajduje się płyta
w dwóch językach dedykowana tym dwom wielkim postaciom, którzy byli założycielami tego liceum krzemieńskiemu, Tadeuszowi Czackiemu oraz Hugonowi Kołłątajowi. Na głównej ulicy w Krzemieńcu znajduje się kościół katolicki, a w niej płaskorzeźba dedykowana Słowackiemu. Za ołtarzem, w tym samym kościele, znajdują się dwa witraże autorstwa Alfonsa Muchy. Jeśli ktoś zna twórczość Muchy, to nawet nie musi dociekać, kto jest autorem, bo wiadomo, że to jest Mucha. Szanowni Państwo, co roku, dnia 4 września, w dzień urodził Słowackiego, rozpoczyna się w Krzemieńcu największa impreza kulturalna, nazywana Dialogiem Dwóch Kultur. Jej inicjatorem jest syn ziemi, tutaj, gdzie jesteśmy, pan Mariusz Olbromski. Wszystko się zaczyna przy grobie Salomei, czyli matki Juliusza. Po wstępnych przemówieniach jeden z uczestników odczytuje fragment listu Słowackiego do matki. Proszę Państwa, jest to widok na Górę Bony. Ta fotografia pochodzi z 1926 roku, a ta z 2016 roku. I wreszcie kilka fotografii ze starego Krzemieńca. Takiego Krzemieńca już nie ma. Taki Krzemieniec został zrównany z ziemią, został zniszczony podczas II wojny światowej. Większość z tych pałacyków, bo to nie były pałace, ale pałacyki, z uwagi na to, iż właścicielami były osoby pochodzenia żydowskiego, została zniszczona. Następny z widokiem na Górę Bony, również następny, stara zabudowa, jarmark w Krzemieńcu. Taka sama fotografia jest tutaj u Państwa na rynku. Dalej również taki piękny pałacyk. No i dla mnie pięknym elementem tej fotografii jest ten piękny parkan. No i wreszcie, Szanowni Państwo, z Wołyniem łączone są wielkie postacie polskiej literatury. Po pierwsze Juliusz Słowacki, Seweryn Goszczyński, Antoni Malczewski, Alojzy Feliński, Zygmunt Szczęsny Feliński, ten błogosławiony. Dalej Tomasz Olizarowski, dalej Józef Zalewski oraz Józef Ignacy Kraszewski. W XX wieku na Wołyniu wyrosło młode pokolenie, młodych poetów, które to pokolenie szukało możliwości zaistnienia na literackiej mapie Polski. W połowie lat 30. XX wieku zaczynają się pojawiać informacje w prasie literackiej, iż tam na Wołyniu zawiązała się grupa poetycka Wołyń. Pierwszym dokumentem, który mówi o powstaniu tej grupy, był list założyciela tej grupy, pana Czesława Jędrzejowskiego, o którym za chwilę ja powiem, do Stanisława Czernika. Wtedy Stanisław Czernik był głównym redaktorem czasopisma literackiego Okolica Poetów. Natomiast tego dżentelmena, Czesława Jędrzejowskiego, wszyscy Państwo znacie z okresu powojennego, kiedy on się nie mógł przebić z twórczością o Wołyniu, założył słynne wydawnictwo Miś, pisał takie piękne wiersze, wśród nich bajkę Miś Uszatek. Bo któż nie zna słodkiego miśka uszatka, co klapnięte uszko ma. Ja na tej bajce się wychowałem, moje dzieci i również moja wnuczka. Przypuszczam, że również pokolenie Państwa oraz Państwa dzieci też się wychowało. Szanowni Państwo, w tym liście czytamy, co następuje. Przed kilkunastoma dniami donosiłem szanownemu panu o powstaniu literackiej grupy Wołyń. Do listu załączyłem swój wiersz, który pragnę obecnie wycofać. Na miejscu jego przesyłam inny. O grupie naszej donoszę, że debiutowała kolumną wołyńską w numerze 6 z bieżącego roku, to znaczy 19 lutego, w czasopiśmie Życie Katolickie, popularnego tygodnika wołyńskiego. W lutowym numerze Okolicy Poetów przedstawię szerszym sferom czytelników wiersze z poważaniem i tak dalej, Czesław Jędrzejowski. Proszę Państwa, następnego dnia już w czasopiśmie, którego szefem był pan
Czesław, pan Stanisław Czernik, do którego ten list był adresowany, ukazała się następująca informacja. Regionalna Grupa Poetycka Wołyń. Z inicjatywy Czesława Janczarskiego powstała Regionalna Grupa Młodych Poetów Wołyńskich pod nazwą Wołyń. Młodzi poeci i entuzjaści pragną wnieść do poezji melancholijne melodie dumek, geometrię haftu wołyńskiego, bunt twarzy i myśli miejscowego ludu. W skład grupy wchodzą Czesław Janczarski, Wacław Iwaniuk, Stefan Szajdak, Zygmunt Rumel. Wprowadzając do okolicy kolumnę poetów wołyńskich, życzymy nowej grupie pomyślnego rozwoju. I tak dalej, data, kiedy to się okazało, nazwa czasopisma. Następnego dnia, już w innym czasopiśmie, które wychodziło w Chełmie, w Kamenie, ukazała się bardzo zbliżona informacja następującej treści. Powstała Regionalna Grupa Poetycka Wołyń, w której skład wchodzą Czesław Janczarski, Wacław Iwaniuk, Stefan Szajdak oraz Zygmunt Rumel. Natomiast dopiero po dwóch tygodniach w czasopiśmie Wódzku, w czasopiśmie Wołyń, a więc najbliżej, jak tylko mogło być, się ukazała najpóźniej. Ta informacja jest taka sama, którą ja Państwu wcześniej odczytałem dla czasopisma Okolica Poetów i również tutaj jest podany ten sam skład tych czterech współzorcieli. Pan Czesław Janczarski, Wacław Iwaniuk, Stefan Szajdak i Zygmunt Janrubel. Proszę Państwa, tą grupę można przedstawić następująco, osobowo. Pan Czesław Janczarski jako inicjator, założyciel i następne trzy osoby, Wacław Iwaniuk, Stefan Szajdak, Zygmunt Rumel, to byli współzałożyciele tej grupy. W późniejszym okresie z tą grupą współdziałali, współpracowali następujący poeci. Jan Śpiewak, Józef Łobodowski, Władysław Milczarek, Zuzanna Ginczanka, Stefan Barczak, Bazylii Podmajstrowicz oraz Zofia Wierzbicka. Przyglądając się datom urodzin i śmierci, można powiedzieć, iż najkrócej z tej grupy żyło dwoje członków grupy. Zygmunt Jan Rumel oraz Zuzanna Ginczanka. Oni zginęli w czasie II wojny światowej, o czym za chwilę ja powiem. Natomiast miejsca urodzin i śmierci oraz dat urodzin i śmierci dla Stefana Barczaka są nieznane. Najdłużej z tej całej grupy żył Stefan Szajdak. Dożył on 93 lat. Nie jest żadną tajemnicą, iż osoba Stefana Szajdaka jest mi bardzo bliska, bo to jest mój ojciec. Szanowni Państwo, na tym slajdzie w rzędzie górnym są przedstawieni czterej założyciele. Czesław Janczarski, Wacław Iwaniuk w stroju harcerskim, Stefan Szajdak oraz Zygmunt Jan Rumel, no i w dolnym Zuzanna Ginczanka, Józef Łobodowski, Jan Śpiewak, Władysław Milczarek, Stefan Barczak, Bazylii Podmajstrowicz oraz Zofia Wierzbicka. Ci młodzi poeci, którzy szukali miejsca zaistnienia na literackiej mapie Polski, oni mieszkali w czterech miejscowościach na Wołyniu. W Wódzku, w Kiwercach, w Równym oraz w Krzemieńcu. A więc ujmując rzecz dialektycznie, można powiedzieć, iż duch poezji członków grupy poetyckiej Wołyń przemieszczał się między tymi czterema miastami. Szanowni Państwo, opiekę merytoryczną nad tymi młodymi poetami sprawowało dwóch już wtedy uznanych poetów. Stanisław Czernik, o którym ja mówiłem, oraz Józef Czechowicz. Ale Stanisław Czernik miał przewagę nad Józefem Czechowiczem tym, iż był szefem czasopisma, które otworzyło łamy, otworzyło możliwości do publikowania wierszy przez tych młodych członków, o czym za chwilę ja powiem. Natomiast opiekę w ogóle nad kulturą na Wołyniu sprawował sam wojewoda wołyński Henryk Józewski. Nie był on biurokratą, był on malarzem, był on uczniem wielkiego Jacka Malczewskiego. Tutaj podczas piątkowego spotkania Mariusz Obromski mówił o tym, że w tej chwili do Poznania przyjechała część kolekcji Jacka Malczewskiego z Lwowa, bo w Poznaniu w ogóle była i jest w ogóle największa kolekcja dzieł wielkiego Jacka. Szanowni Państwo, dzięki aktywności Czesława Janczarskiego udało się tak przygotować,
iż ci młodzi członkowie grupy poetyckiej WOI mieli możliwości od razu publikowania swoich utworów w specjalnych dla nich wydzielonych kolumnach w dwóch czasopismach, w Życiu Katolickim oraz w Okolicy Poetów, gdzie takich kolumn się ukazało 9, ja zaraz jedną pokażę, dalej w Okolicy Poetów jedna, oraz pan Czesław Janczarski zorganizował specjalną bibliotekę Grupy Poetyckiej WOŚ do publikowania tomików wierszy przez tych członków grupy. Do wojny się ukazały takie dwa zostały już złożone do wydawnictwa, niestety wojna uniemożliwiła. I tak, mili państwo, pan Czesław Janczarski zabiegał o możliwość ukształtowania tych w ogóle specjalnych kolumn w różnych czasopismach. Natomiast jedynie Życie Katolickie się do tej propozycji Janczarskiego ustosunkowało pozytywnie. I redakcja Życia Katolickiego, odnosząc się do propozycji Janczarskiego, akceptację wyraziła w następujących słowach. Utwory członków grupy, wyrażające niekiedy myśli w sposób bardziej złożony, nie są zapewne dostosowane do poziomu pisma popularnego. Jeśli mimo to z łatwością godzimy się na propozycję grupy, chcemy przez to dać wyraz naszej serdecznej życzliwości dla młodych pisarzy oraz radości, że nie wahają się oni wystąpić pod znakiem wyraźnie katolickim. Witamy ich na łamach naszego pisma życzeniem Szczęść Boże i dalej nazwa czasopisma i data, kiedy to się ukazało. Na następnej stronie tego zeszytu pan Czesław Janczarski napisał, co następuje. Dzięki gościnności redakcji Życia Katolickiego mamy możliwość, my, to znaczy grupa ta, mamy możliwość debiutowania w czasopiśmie wołyńskim już jako reprezentacyjna kolumna nowo powstałej grupy regionalnej. Co prawda skład grupy jest nieliczny, jednakże z radością też powitamy ludzi myślących jak my. A myślimy tak, w miarę naszych skromnych możliwości stworzyć literacką, regionalną pozycję, wydobyć z krajobrazu i charakteru Wołynia elementy oryginalne ku ogólnemu pożytkowi. Być wreszcie tą awangardą, która przygotuje grunt pod przyjście nowych, wielkich talentów artystycznych, jak tradycja każe, właśnie z Kresów. Dla krótkowzrocznych sygnalizujemy, że nie mamy zamiaru reprezentować żadnego kierunku politycznego. Jesteśmy grupą literacką. Obok zainteresowań literackich łączy nas teren, z którego pochodzimy, bądź który zamieszkujemy. I dalej do dane kontaktowe tej grupy, skrytka pocztowa, równe i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, i to jest pierwsza kolumna tej grupy poetyckiej WOŚ, jaka ukazała się w czasopiśmie Życie Katolickie. W niej są zawarte wiersze tych czterech członków współzałożycieli. Pana Janczarskiego, Zygmunta Rumla, Stefana Szajdaka oraz Wacława Iwaniuka. Dalsze się ukazywały mniej więcej z częstotliwością co 3 miesiące, czyli raz na kwartał. Takich kolumn było w sumie 9. W późniejszych kolumnach publikowali swoje wiersze inni już poeci. Natomiast w Okolicy Poetów ukazała się jedna taka kolumna z wierszami Czesława Janczarskiego, Stefana Szajdaka oraz Wacława Iwaniuka. Jak powiedziałem, pan Czesław Janczarski przygotował możliwość i ukształtował specjalną bibliotekę Grupy Poetyckiej WOŚ, w ramach której wyszły dwa tomiki, dwa były przygotowane. Pierwszy był to tomik Wacława Iwaniuka, zatytułowany Pełnia Czerwca. Udało mi się dojść do tomiku wierszy, który ma specjalną dedykację Wacława Iwaniuka dla Andrzeja Jaworskiego, wtedy szefa czasopisma Kamene, który wcześniej opublikował tą informację o tej grupie. Proszę Państwa, błyskawicznie pan Stanisław Czernik przygotował i napisał recenzję tego tomiku wierszy, ją szybko opublikował w czasopiśmie Okolica Poetów, przez to ten tomik wszedł od razu do obiegu na mapie literackiej Polski.
Drugim tomikiem wierszy był to tomik Czesława Janczarskiego zatytułowany Błękitna chustka. On wyszedł w nakładzie 125 egzemplarzy. Każdy egzemplarz był numerowany. Mi się udało dojść do egzemplarza, który ma numer 2, a więc jeden z pierwszych. I również i w tym przypadku pan Stanisław Czernik przygotował, opublikował, napisał i opublikował recenzję tego tomiku wierszy w czasopiśmie Okolica Poetów, przez to on w ogóle wszedł od razu do obiegu. Ale nie na tym kończyła się opieka jeszcze Stanisława Czernika. Otóż, mili państwo, on w 1935 roku, on w czasopiśmie Okolica Poetów, on ukształtował słynną kolumnę debiutantów dla wielu młodych ludzi. I w ramach tej kolumny debiutowało dwóch członków Grupy Poetyckiej Wołyń. Stefan Czajdak wierszami Chcę oraz Mój stół i w tym przypadku również od razu Stanisław Czernik przygotował recenzję i ją opublikował. Drugą osobowością, która skorzystała z kolumny debiutantów, był sam Wacław Iwaniuk dwoma wierszami Cisza poety oraz Lis i również i w tym przypadku Stanisław Czernik przygotował recenzję tych dwóch wierszy. Szanowni Państwo, ponadto ci młodzi poeci, byśmy powiedzieli młodzi gniewni, ktoś może powiedzieć z Państwa młode wilki, publikowali swoje utwory w innych czasopismach, byśmy powiedzieli na własną rękę, bo tak to w ogóle było. W takich czasopismach jak Tygodnik Wołyń, Echa Szkolne, Echa, Na Szerokim Świecie, Tryby, Lewar, Skamander, Ateneum, Pion, Sygnały, Czas, Nasz Wyraz, Wiry, Skawa, Gazeta Literacka, Życie Literackie, Szpilki, Głos Nauczycielstwa Wołyńskiego, Znicz, Kamena, Kultura, Kuźnica, Fantana, Prosto z Mostu, Miesięcznik Literatury, Sztuki, Skawa, Zwierciadło i innych. Proszę Państwa, zakres tychże i profil tych czasopism był bardzo różny, co tylko świadczy o możliwościach tych młodych poetów, iż w ogóle oni potrafili przygotować taki tekst, jak my go nazwiemy, który został akceptację w takich bardzo nieraz różnych czasopismach o profilu zdecydowanie poetyckim czy szpilkach o profilu takim niepoetyckim, tak bym powiedział. Szanowni Państwo, do 1939 roku członkowie tej grupy opublikowali w sumie 16 tomików wierszy. I tak Wacław Iwaniuk 2, Czesław Janczarski 4, Łobodowski 2, Milczarek 3, Śpiewak 1. Jan Śpiewak to jest ojciec pana profesora Pawła Śpiewaka, niedawno zmarłego. Ginczanka 1, Bazyli Podmajstrowi 3 i 2 zostały złożone w ramach tej biblioteki Grupy Poetyckiej Wołyń. Były to tomiki wierszy Rumla oraz Stefana Szajdaka. Szanowni Państwo, wspólnym mianownikiem dla dokonań poetów wołyńskich bynajmniej nie był spójny program artystyczny, realizowany przez wszystkich członków grupy, ale niezwykła przestrzeń kresowa, jej poetyckie odczuwanie, doznawanie i przekazywanie za pomocą specyficznych dla danego twórcy środków artystycznego wyrazu. Szanowni Państwo, raz jeszcze członkowie tej grupy. Ci czterej współzałożyciele i te osoby, które doszły w późniejszym okresie. Szanowni Państwo, parę słów w ogóle pozwolę sobie powiedzieć o każdym z tych poetów. Tyle już dobrego ja pozwoliłem sobie powiedzieć o Czesławie Janczarskim, którego wszyscy Państwo, jak się okazało, znacie. Lepiej niż w ogóle ja. No więc pozwolę sobie powiedzieć bardzo mało. Pan Czesław Janczarski się urodził pod Równem w Hurszwicy. Rozpoczął studia na dziwnym, jak przyszłego literata wydziale na Uniwersytecie we Lwowie, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Na szczęście po dwóch latach, proszę Państwa, zrezygnował, chyba na szczęście, bo by nie napisał tej bajki Miś Urszatek. I się przeniósł na filologię polską na Uniwersytet Warszawski, który skończył w 1937 roku. Czas wojny on spędził część na Wołyniu, część w Warszawie.
Po wojnie on zamieszkał w Warszawie. Był związany z wieloma czasopismami i w tym czasie miał wielkie kłopoty z cenzurą. Przy próbie, chociażby próbie, no, zawarcia elementów do utworów, które pochodziły z Wołynia czy szerzej z Kresu. W tym samym czasie, w 1954 roku, on założył słynne czasopismo Miść, którego do końca był szefem, czyli do 1971 roku. Pan Czesław Janczarski utrzymywał bliskie kontakty z moim ojcem. Tutaj ja pozwoliłem sobie Państwu pokazać skan listu pana Janczarskiego do mego ojca z 1970 roku, na 3 miesiące przed śmiercią. Szanowni Państwo, Wacław Iwaniuk to wielka postać polskiej literatury. Pan Wacław Iwaniuk się urodził pod Chełmem. No i przed wojną już skończył studia na Uniwersytecie Warszawskim i w 1938 roku on otrzymał stypendium z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na placówkę konsularną do Argentyny. Wyjechał tam i tam go zastaje wojna. Wraca do Europy, ale już nie wraca do Polski, bo Polski już nie ma. Zaciąga się do polskiej armii na zachodzie, walczy pod Narwikiem i z tego okresu, nazwijmy to narwickiego, pochodzi ta fotografia. On tutaj w stroju chłopa norweskiego. Po wojnie ta fotografia została wykonana w 1947 roku. On w stroju, on w mundurze żołnierza Armii Polskiej na zachodzie. Taki sam mundur wisiał u nas w domu, bo mój ojciec był również żołnierzem Armii Polskiej na zachodzie. Ta fotografia została wykonana w 1947 roku podczas zawodów sportowych żołnierzy polskich w Niemczech. On tutaj zajął pierwsze miejsce podczas w dyscyplinie rzut oszczepem. Te dwie fotografie już pochodzą już po wojnie. On już nie wrócił do Polski. Został w Toronto, gdzie mieszkał, gdzie pracował i tam w ogóle zmarł. Ta fotografia została wykonana kilka lat przed jego śmiercią, natomiast ta przed kilka miesięcy przed śmiercią. Proszę Państwa, po wojnie on miał niezwykle wysoką pozycję na literackiej mapie Polski, ale emigracyjnej. Był on bardzo bliskim współpracownikiem Giedroycia. I to nie tylko dlatego, że on drukował w Kulturze Paryskiej, ale też dlatego, że Giedroyć go prosił o recenzję utworów innych poetów, którzy pisali. Szanowni Państwo, w swoim dorobku on ma wiele nagród, zarówno tych polskich oraz tych zachodnich, za twórczość. Jego utwory można znaleźć w różnych czasopismach, nie tylko polskich na emigracji, ale również międzynarodowych. Szanowni Państwo, w swoim dorobku on ma również i wiele nagród, w tym również i bardzo prestiżową nagrodę słynną Fundacji Kościelskich, wtedy ze Szwajcarii, a właściwie Kościelskich z Miłosławia, bo oni stamtąd pochodzą. Szanowni Państwo, Stefan Czajdak, czyli mój ojciec, to jest jedyna osoba z tej grupy, która nie posiada korzeni wołyńskich. Mój tato się urodził pod Oszczeszowem. W Oszczeszowie skończył seminarium nauczycielskie. Przez 2 lata pracował jako nauczyciel w Oszczeszowie oraz w Kępnie i w 1934 roku przenosi się na Wołyń. W czasie, nazwijmy to, w okresie oszczeszowskim, on już był związany z grupą poetów autentystów, które się skupiało wokół tego Stanisława Czernika. Obok takich nazwisk jak Demczyk, jak Frasik, jak Janczarski, jak Kobrzyński, jak Orzuk czy Pietkiewicz. Ta osoba jest niezwykle ważna dla polskiej literatury. Był to profesor na jednym z uniwersytetów angielskich. On jest uważany za drugim po Konradzie, który tak świetnie pisał w języku angielskim. Szanowni Państwo, przed wojną no, już był on bliskim współpracownikiem Czernika z tej całej grupy. On znał najbliżej Czernika, dlatego że pan Stanisław Czernik był nauczycielem języka polskiego w gimnazjum w Oszeszowie, a liceum w Oszeszowie się mieściło w tym samym gmachu, co seminarium nauczycielskie. Również i pan Józef Czechowicz w 1936
1908 roku bardzo pozytywnie się wyrażał o moim ojcu jako poecie, który idzie własną drogą. Ojciec do końca życia z nikim się nie ścigał, na nikim się nie wzorował i uważał, że od życia mu się nic nie należy. Szanowni Państwo, tak się stało, że mój tato z tej całej grupy ma najbogatszy życiorys. Mianowicie, kiedy na Wołyń weszli Rosjanie, to błyskawicznie został zaresztowany i zesłany na Syberię, gdzie spędził 2 lata. I los się do niego uśmiechnął, bo on wyszedł ze Syberii z tą grupą Polaków w ramach porozumienia Sikorski-Majski, w wyniku którego to została utworzona Armia Polska generała Andersa. No, z tymi Polakami przez Morze Kaspijskie do Iranu, gdzie ojciec stał się żołnierzem 2. Korpusu Polskiego, walczył pod Monte Cassino, Anconą oraz Bolonią. Po II wojnie światowej był studentem na Cambridge, jednak w 1947 roku podjął decyzję: rzucam Cambridge, rzucam Anglię, wracam do Polski. Ale proszę mi nie pytać się dlaczego, bo się uchylę od odpowiedzi. Mimo że ją w ogóle znam. Szanowni Państwo, po II wojnie światowej on osiadł w Środzie Wielkopolskiej, gdzie założył rodzinę. Na początku był nauczycielem, natomiast później władze oświatowe zaproponowały mu organizację biblioteki pedagogicznej dla nauczycieli. Szanowna Pani Dyrektor, można powiedzieć, że Pani oraz mój tato jesteście osobami po fachu, po tym samym fachu. Ojciec był wielkim miłośnikiem książek. Ojciec był bardzo oczytany. Tam na Wołyniu nauczył się wielu języków, dlatego że miał wielu sąsiadów, z którymi chciał się porozumiewać. Tam się nauczył takich języków jak język ukraiński, rosyjski, jidysz, język angielski, francuski, które mu w późniejszym okresie bardzo dopomogły. Szanowni Państwo, utwory Stefana Szajdaka były tłumaczone na język, na język ukraiński, na język norumuński od 2019 roku. Pamiątki po Stefanie Szajdaku znajdują się w Muzeum Regionalnym na Wołyniu, tam gdzie mój tato był nauczycielem, co jest ewenementem. Na tym trudnym terenie wołyńskim dla Polaków jednak to się udało. Szanowni Państwo, w 2019 roku miasto Środa Wielkopolska nadała jednej z ulic nazwisko mego ojca. Ale co jest tutaj najistotniejsze z tego? W 1935 roku szef tego czasopisma, o którym ja już mówiłem, wyselekcjonował młodych poetów, najlepiej zapadających się jako młodzi poeci liryjscy. W tej grupie znalazły się takie wtedy już nazwiska jak Czechowicz, jak Śpiewak, jak Janczarski i Stefan Szajdak. I tą grupę młodych wtedy poetów on skonfrontował z najlepszymi poetami, lirykami rosyjskimi. Takimi jak Lermontow, jak Osip Mandelsztam. Jest to jeden z największych, o ile nie największy poeta świata. Oraz Borys Pasternak, późniejszy laureat Nagrody Nobla za doktora Żiwago. Szanowni Państwo, no, ojciec wtedy miał zaledwie 25 lat. Ja muszę powiedzieć, ja musiałem długo czekać lat, żebym się znalazł, żebym chociaż dostąpił tego, żebym się znalazł z takimi nazwiskami. Szanowni Państwo, wreszcie Zygmunt Jan Rumel. Jest to postać nietuzinkowa. Jego działalność można rozpatrywać w takich trzech kierunkach. On jako działacz Związku Młodzieży Wiejskiej, on jako poeta oraz on jako żołnierz. Szanowni Państwo, on jest absolwentem tego słynnego Liceum Krzemieńckiego. Wtedy, kiedy on był uczniem Liceum Krzemieńckiego, ta fotografia. Zygmunt Jan Rumel to jest ta postać. Wtedy, podczas wojny, on był członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej. Brał udział w działalności Uniwersytetu Ludowego w Różynie. On w tym czasie był
w redakcjach kilku czasopism o profilu ludowym. W tych czasopismach on się opowiadał za wielkim porozumieniem, za podniesieniem poziomu ekonomicznego, intelektualnego młodzieży polskiej oraz młodzieży ukraińskiej. Był on jednym z głównych redaktorów czasopisma dwujęzycznego Młoda Wieś, Młode Sieło, w którym on się bardzo mocno opowiadał za wielkim porozumieniem i dialogiem między stroną ukraińską a polską. Wśród działaczy ukraińskich on miał wielu przyjaciół, o których za chwilę ja powiem. Proszę Państwa, on jako poeta, no dzisiaj jego twórczość jest oceniana niezmiernie wysoko. Gdy się czyta jego utwory, to tak jakbyśmy czytali tych największych polskich romantyków z XIX wieku. Proszę Państwa, dzisiaj jego twórczość jest porównywalna z twórczością innego poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Stąd też nieraz można spotkać określenie Zygmunt Jan Rumel jako Baczyński Kresów. On z wielką atencją się odnosił dla obywateli ukraińskich. W 1941 roku on napisał piękny wiersz, który się nazywa Dwie Matki, w którym on odnosi się z wielką atencją do matki Polki oraz do matki Ukrainki, od których od obu on uzyskał wychowanie, wykształcenie oraz duchowość. Szanowni Państwo, od samego początku II wojny światowej Zygmunt Jan Rumel był zaangażowany w działalność konspiracyjną skierowaną przeciwko Rosjanom. W 1943 roku on zostaje powołany na dowódcę 8 Okręgu Batalionów Chłopskich. Wtedy, kiedy już zaczynają się, delikatnie mówiąc, niepokoje, a właściwie mordy strony ukraińskiej w stosunku do Polaków. Z uwagi na to, że on oraz jego adiutant Mackiewicz przed wojną mieli wśród Ukraińców wielu przyjaciół, którzy później byli w szefostwie ukraińskiej armii powstańczej, on zostaje rozkaz nawiązania za wszelką cenę i dokonania porozumienia o zaprzestaniu, o zaniechaniu tych mordów przez stronę ukraińską. Na to spotkanie jedzie 10 lipca, w przeddzień tej tak zwanej krwawej niedzieli. No, z nadzieją nawet bez broni. Niestety z tego spotkania nie wraca, jest końmi rozszarpany, jest on przykładem męczennika z wojny. Ale ja nie po to to mówię, żeby rozgrzewać sytuację i atmosferę, tylko po to, iż z wielkim smutkiem ja patrzę na osobę, która tak wiele zrobiła dla porozumienia i dialogu między stroną polską a ukraińską, a tak negatywnie on został potraktowany w ogóle przez tą stronę. Szanowni Państwo, w 1975 roku, po II wojnie światowej, Hanna Kamieńska, to jest żona Jana Śpiewaka, opublikowała pierwszy wtedy i jedyny wtedy tomik wierszy, który zawierał wiersze Zygmunta Rumla, które ona otrzymała od żony Rumla. Ale w tej książce nic nie ma o nim, że Zygmunt Jan Rumel był współzwycięzcą Grupy Poetyckiej Wojen oraz o tych dwóch wierszach, które ja znalazłem. I to jest mój wkład do przywołania pamięci o Zygmuncie Rumlu. Później na podstawie tej książki się na tą książkę się powołują inni w ogóle, ale tylko w oparciu o tą twórczość, a nie wcześniej nie doszli do materiałów źródłowych. Szanowni Państwo, Zuzanna Ginczanka to osoba nietuzinkowa. Ona urodziła się w rodzinie zasymilowanych Żydów w Kijowie. Natomiast w okresie rewolucji październikowej ta rodzina przemieszcza się na Wołyń i osiada w Równym. Zuzanna Ginczanka pierwszy swój wiersz napisała w wieku 3 lat, a pierwszy swój wiersz opublikowała w wieku lat 7. Jak powiedziałem, była to osoba o niezwykłym intelekcie. I jej wiersze są takie, się oznaczają wielką błyskotliwością. Szanowni Państwo,
na tych dwóch, to jest no, fotografia, to jest jej portret, natomiast no, pierwszy, jedyny tomik swój wierszy o centaurach ona opublikowała w 1938 roku. Proszę Państwa, pani Zuzanna Ginczanka jako Żydówka w ogóle, no bez przerwy się ukrywała, zmieniała miejsce zamieszkania. W końcu tuż przed wyzwoleniem w Krakowie została aresztowana i rozstrzelana. Mi się udało dojść do rodziny, u których przed śmiercią się pani Zuzanna Ginczanka ukrywała. I od nich zdobyć te ostatnie dwa portrety, w których w ogóle Zuzanna Ginczanka jest inna niż ta osoba, którą Państwo zobaczycie na filmie. Szanowni Państwo, w 2016 roku do Poznania w ramach Festiwalu Kulturalnego Malta przyjechał zespół z Warszawy ze spektaklem Żar Ptak, który jest oparty o twórczość wielkiej Zuzanny Ginczanki. Było dla mnie bardzo przyjemnie, iż przez panią reżyser zostałem zaproszony i przedstawiony tym aktorom, których ja widziałem wtedy w telewizji warszawskiej, jako syn Czeka, który przed wojną znał Ginczankę. Szanowni Państwo, Józef Łobodowski to osoba no, nietuzinkowa. Z tej całej grupy on zrobił najwięcej, jeśli chodzi o porozumienie i dialog z narodem ukraińskim. On swój ród wywodzi od słynnego atamana Łobody. On w dzieciństwie był osobą dwujęzyczną. On mówił świetnie po polsku i również świetnie po ukraińsku. Rozpoczął studia na Uniwersytecie w Lublinie. Po 2 latach został wyrzucony za działalność lewicową oraz komunistyczną. Natomiast w czasie już przed wojną on miał wysoką pozycję, jeśli chodzi o mapę literacką Polski. W ramach kampanii wrześniowej on się przedziera z żołnierzami Maczka do Francji i osiada później w Hiszpanii, gdzie żyje i pracuje do końca swoich dni. Tam w Hiszpanii on jest autorem słynnego Radia Madryt, coś w rodzaju Radia Wolna Europa. Ale w czasie, kiedy on żył w Hiszpanii, zmienił swoją opcję i był antykomunistą. Tak jak w czasie lubelskim był komunistą, tam był antykomunistą. Proszę Państwa, on w ogóle jest uważany za człowieka, który dla porozumienia i dialogu z narodem ukraińskim zrobił najwięcej. On przetłumaczył na język ukraiński wszystkie dzieła Szewczenki, Łesi, Ukrainki i on pisał pierwszy po wojnie w różnych czasopismach zagranicznych o tragedii Hołodomoru, no, tragedii Kruszlanickiego, czy ewentualnie innych właśnie. Szanowni Państwo, on uważał, że między narodem polskim a narodem ukraińskim jest specyficzna, no, jest powinowactwo. Szanowni Państwo, on był no, wielkim orędownikiem pojednania i porozumienia między narodem polskim i ukraińskim. W 1959 roku on w Kulturze Paryskiej on opublikował słynny utwór zatytułowany Pieśń o Ukrainie. Jest to spojrzenie na historię polsko-ukraińską ze strony Polaka oraz ze strony Ukraińca. W tym poemacie jest bardzo dużo elementów trudnych w naszej historii. Ten utwór został błyskawicznie przetłumaczony na język ukraiński. On zaczyna się takim zwrotem, który pozwolę sobie odczytać. Zapomnieć, co mi gorzkie serce struło, znów Dniepr i Wisłę, związać pieśni z tułą, wyprostować ścieżki młodym dziejom. Szanowni Państwo, Jan Śpiewak to również i wielka postać tej grupy, wielka postać polskiej literatury. On się rodził pod Chersoniem, zmarł w latach 60. w Warszawie. Przed wojną on rozpoczął studia na Wydziale Filologicznym na Uniwersytecie w Lwowie, skończył je na Uniwersytecie Warszawskim. Przed wojną on opublikował już słynny tomik wierszy, wiersze stepowe. Całą część okupacji on spędził w ciężkim obozie pracy w Związku Radzieckim. Po wojnie wrócił do Warszawy, był związany z wieloma czasopismami literackimi. To są niektóre jego tomiki wierszy,
Natomiast jego zaletą, jego zasługą jest to, że on działał na rzecz przypominania pamięci o innych polskich poetach, jak Gałczyńskim. On jest autorem kilku bardzo ciekawych antologii, takich jak na przykład Polska w poezji narodów świata. On był bardzo blisko związany przed wojną z Ginczanką, bo z Ginczanką było związanych wielu mężczyzn. Szanowni Państwo, tutaj na sali byłoby zbyt mało mężczyzn, w sensie ilościowym. Ale jego zasługa jest to, iż w 1953 roku po wojnie on opublikował pierwszy w historii tomik wierszy Ginczanki, a wcześniej, a później jego żona przypomniała postać Gruma. Także zasługi małżeństwa śpiewaków są bardzo duże. Proszę Państwa, Władysław Mniczarek to poeta oraz prozaik. On się urodził w Równym, zmarł w Warszawie. Proszę Państwa, do wojny on już opublikował 3 tomiki wierszy. W czasie kampanii wrześniowej był żołnierzem armii Prusy, dostał się do niewoli i całą okupację spędził w obozie w Oflagu pod Zieloną Górą w Oldenbergu. W czasie okupacji on wydawał konspiracyjne czasopismo Wołyń. Po wojnie on wrócił do Warszawy, był związany z redakcjami literackimi i wtedy miał olbrzymie kłopoty z cenzurą. Z tych samych powodów, co Czesław Janczarski. I wtedy on zaniechał całą twórczość literacką do 1956 roku, a więc po październiku on dopiero wrócił. W swoim dorobku on posiada wiele tomików wierszy, wiele książek. Jego zasługą jest to, iż był on w trójce osób, które przygotowały scenariusz i treść do słynnej powieści w Jezioranach. To jest wygląd tutaj. Szanowni Państwo, w swoim dorobku on również posiada uczestnictwo jako aktor w kilku filmach. I wreszcie Stefan Barczak, o którym bardzo mało wiadomo, a właściwie nic nie wiadomo. On tylko wiadomo, że on jest absolwentem, jest on absolwentem seminarium nauczycielskiego w Ostrogu, natomiast dane miejsca śmierci, urodzin są nieznane. Proszę Państwa, jest to jedyna fotografia tego Stefana Barczaka, która pochodzi z 1938 roku. Kilka lat temu wydawnictwo Wołanie z Wołynia, które mieści się w Ostrogu, ono opublikowało tomik wierszy pana Stefana Barczaka. Wreszcie Bazylik Podmajstrowicz. Ja nie ukrywam, że jestem wielkim entuzjastą Bazylego Podmajstrowicza. On się urodził w Równym, zmarł w Czerniowcach. Przed wojną on skończył wydział lekarski na wydziale we Wilnie. W tym czasie, kiedy on był studentem na wydziale lekarskim, był on szefem działu literackiego czasopisma Echa. Było to czasopismo o profilu literackim dla młodzieży. Przed wojną on opublikował 3 tomiki wierszy. I de facto na tym się kończą informacje w polskiej literaturze o nim. Z chwilą, kiedy ja przygotowałem wystawę o tej grupie poetyckiej Wołyń w Kijowie, mi się udało dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności nawiązać kontakt z jego rodziną, której część mieszka w Kijowie, część w Winnicy i od nich uzyskać następujące informacje. Otóż po II wojnie światowej Bazylii Podmajstrowicz pozostał na radzieckiej Ukrainie, gdzie pracował jako lekarz, jako szef oddziału chirurgicznego szpitala kolejowego w Czerniowcach. Ale w tym samym czasie on był bardzo aktywny na niwie literackiej. On publikował książki. On był autorem wielu słuchowisk dla radia, dla telewizji. Jest on autorem wielu dowcipów o znakomitej puencie. Był Czechiem o znakomitym dowcipie. Mi się udało zebrać całą powojenną twórczość tego poety i ją opublikować. Proszę Państwa, to są okładki. To jest on tutaj w okresie powojennym. Natomiast, tylko wrócę. To są okładki, niektóre okładki jego książek, które zostały wydane na radzieckiej Ukrainie oraz okładki czasopis, w którym można znaleźć wiersze Bazylego Podmajstrowicza.
No i wreszcie ostatnia z tej całej grupy. Zaraz, proszę Państwa. Proszę Państwa, nieraz bywa tak zwana przerwa. Mi zasady, że sytuacja bywa ciężka, ale nigdy jest beznadziejna. Dobra. Proszę Państwa, teraz tak. Dotychczas myślano, że jedyną kobietą, członkinią grupy poetyckiej Wołyń jest Zuzanna Ginczanka. Jakież było moje zdziwienie, kiedy przeglądając te kolumny grupy poetyckiej Wołyń, ja natknąłem się na wiersze pani Zofii Wierzbickiej w kolumnie 4, 5 i 6. Oni de facto w literaturze powojennej jest bardzo mało. Dzięki znowuż zbiegowi okoliczności mi się udało nawiązać kontakt z jej rodziną, która mieszka w Iłowej pod Zieloną Górą. I od nich uzyskać następujące informacje, iż pani Zofia Wierzbicka się urodziła w Łopatynie na Wołyniu, natomiast zmarła w Iłowej. Czas wojny, przed wojną ona skończyła liceum pedagogiczne, pracowała w czasie wojny jako nauczycielka w Łucku, w Leningradzie. Po wojnie jej rodzina się przeniosła do Iłowej, gdzie pani Zofia Wierzbicka była szefem, była dyrektorem liceum pedagogicznego, a później zespołu szkół rolniczych. Jej wiersze są to, jest to poezja bardzo ciepła. Byśmy powiedzieli nawet taka bardzo kobieca. Proszę Państwa, no, to są między utwory pani Zofii Wierzbickiej. I teraz przechodząc już tak do podsumowania. Proszę Państwa, w utworach członków tej grupy można tak wyróżnić cztery takie punkty. Po pierwsze, znamienną semiotykę przestrzeni. Wiersz wołyński odwołuje się do lokalnego pejzażu, do wieloreligijnych i do wielonarodowych tradycji kulturalnych tych ziem. Po drugie, w wierszach członków tej grupy można zauważyć, znaleźć specyficzny wołyński katastrofizm. Szczególnie w utworach Iwaniuka, Śpiewaka oraz Łobodowskiego. Ale proszę Państwa, to jest nic nowego, bo w polskiej poezji jest bardzo dużo katastrofizmu i pesymizmu. Dalej, punkt następny to śpiewność i muzyczne brzmienie. Tu nie chodzi o rytm właściwie, tu chodzi o melodię słowa, o melodię tych obrazów, które się przemieszczają w tych utworach i wreszcie charakterystyczny obszar leksykalny, i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, w 1938 roku już przeze mnie wspomniany Józef Czechowicz opublikował artykuł zatytułowany Poezja Wołynia, w którym utworze on omówił działalność wszystkich członków grupy poetyckiej Wołyń. Ale ten utwór poprzedził takim żartobliwym zwrotem. Wołyniacy piszą wiersze, a nawet poezję. Szanowni Państwo, to jest skan tego utworu Czechowicza. Proszę Państwa, między członkami grupy poetyckiej Wołyń istniały bardzo ciepłe kontakty. Na tej fotografii, która została wykonana w 1938 roku na krakowskim przedmieściu, pan Wacław Iwaniuk w czapce studenckiej, w środku pan Józef Czechowicz, a ten dżentelmen w tym pięknym kapeluszu to sam Czesław Janczarski. Szanowni Państwo, w 1939 roku czasopismo Skawa, które wychodziło w Warszawie, ono ogłosiło ankietę wśród czytelników. Kogo nie można pominąć w antologii polskiej poezji w tym okresie 1918-40. Obok wtedy już uznanych poetów, takich jak Iwaszkiewicz, Czechowicz, Miłosz, Tuwim i tak dalej, znaleźli się trzej członkowie grupy poetyckiej Wołyń, pan Czesław Janczarski, Józef Łobodowski i mój ulubieniec Bazylii Podmajstrowicz. Szanowni Państwo, to jest okładka tego czasopisma Skała. Proszę Państwa, i wszystko się kończy z chwilą wybuchu wojny. I tak jak napisał pięknie w wierszu syn ziemi, Mariusz Obromski, którego koniec pozwolę sobie odczytać. We wrześniu w dymach klęski odlecieli, by widzieć ciągle
z dala gniazdo swojej tęsknoty, śpiewać wołyń, wracać bez powrotu i łączyć czasy, kraje, kontynenty. Jeszcze nad globem ciągle drżą i głosy, a słowa tworzą mapy święte. Szanowni Państwo, podczas wojny, podsumowując, podczas wojny zginęło bądź zostało zaginionych troje członków grupy potyckiej Woły. Rumel, Ginczanka oraz Barczak. Troje członków zamieszkało po wojnie poza Polską, a więc Iwaniuk, Łobodowski i Podmajstrowicz. Z tułaczki wojennej po wojnie w 1946 roku wrócił Jan Śpiewak, a w 1947 Stefan Czajdak. Natomiast ci dwaj członkowie grupy poetyckiej Wołyń, pan Czesław Janczarski i Władysław Milczarek, mieli wielkie kłopoty z cenzurą po II wojnie światowej. Szanowni Państwo, dziś tych członków grupy poetyckiej Wołyń już nie ma. Oni już odeszli i są po drugiej stronie życia. Jak napisał mój ulubiony William Shakespeare, są oni w drodze do odległego kraju, z którego żaden podróżnik jeszcze nie wrócił. Po nich zostały ich tomiki wierszy. Po nich już zostały również ich utwory w czasopismach. I po nich już zostały dwie antologie, które się ukazały na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Jedna w języku polskim, druga w języku polsko-ukraińskim. Po nim również zostały katalogi do wystaw w języku polskim, ukraińskim oraz rumuńskim. Szanowni Państwo, dwa miesiące temu została opublikowana monografia, która tutaj jest pod mego autorstwa, Grupa Poetycka Wołyń, geneza przedstawiciela oraz wiersze, która liczy 540 stron. Szanowni Państwo, każdy z tych młodych ludzi miał swoje marzenia i starał się te marzenia podczas swego życia realizować. Jak napisał po raz drugi przywołany mój ulubiony Shakespeare, życie nie jest ani lepsze, ani gorsze od naszych marzeń. Jest tylko po prostu inne. I tą piękną sentencją Shakespeare'a, wypowiedzianą w tych pięknych wnętrzach, podczas mego wykładu, która stanowi puentę mego wystąpienia, pozwolę sobie zakończyć. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, teraz będzie mała przerwa, ale nie przerwa, że można wyjść na papierosa. Będzie przerwa, w trakcie której Państwo zapoznacie się z filmem o Ginczance. Ten film liczy 3 minuty. Został on przygotowany przez chyba największego pasjonata twórczości, pana Krzysztofa Wilmana. Pan Krzysztof Wilman przed wielu lat współpracował z panią Kiec, która to opublikowała kilka książek o Ginczance. Szanowni Państwo, ten film został przygotowany w oparciu o fotografię, ale w końcówce Państwo zobaczycie film i to będzie film we filmie. Natomiast całość się kończy zdjęciem Ginczanki, która pochodzi z tego jej ostatniego okresu. Jest to zupełnie inna Ginczanka niż ta na tych fotografiach. Na tej ostatniej fotografii Państwo zobaczycie wyraz w ogóle przerażenia nawet u Ginczanki. Autorem tego portretu jest sam profesor Andrzej Stopka. Jeśli kiedyś Państwo byliście w kawiarni czy w restauracji Spatifu, to jedna ze ścian była wyłożona portretami czy karykaturami pana profesora Andrzeja Stopki. On miał ten dar, tak inny wielki polski malarz, pan profesor Wiktor Zin, że dwa machnięcia już było coś. Szanowni Państwo, ja mogę zrobić 200 machnięć i nic nie będzie. Panie dyrektorze, bardzo proszę. Szanowni Państwo, w części tej trzeciej i ostatniej ja będę mówił o historii tej książki, która została wydana w Muzeum Niepodległości w Warszawie w marcu. Proszę Państwa,
Do 2012 roku mniej więcej ja mało wiedziałem o ojcach twórczości. I tak się stało, że w 2012 roku w Muzeum Ziemi Śledzkiej pod Szopą, w tym pięknym dworku, została przygotowana wystawa dedykowana memu ojcu, zatytułowana Stefan Czajka, poeta autentyzmu. Dlatego, że mój ojciec był związany z grupą poetów autentyzmu. Natomiast podtytuł był nauczyciel, poeta, żołnierz armii Andersa, bibliotekarz, siedziany z zboru itd. itd. Tak się stało, że pan burmistrz, tak jak tutaj pan wójt jest bardzo osobą, która wspiera kulturę. Ten w ogóle też wtedy. I dał mi pieniądze na przygotowanie tej wystawy. W ramach tej wystawy program zawierał, jak bywa zawsze, otwarcie przez dyrektora, później moje wystąpienie ojcu i wiersze. Czytał wtedy znakomity aktor Teatru Nowego z Poznania, pan Aleksander Machalica, więc z tych wielkich polskich Machalica. No i była również i promocja książki, którą ja za chwilę państwu pokażę. Pan Aleksander Machalica to jest ta osoba. I wtedy w ogóle, gdy on czytał te wiersze ojca, te wiersze wtedy mi się zaczęły podobać. Zacząłem je rozumieć. Wcześniej nie. Nie ukrywam. Proszę Państwa, no i ta wystawa się cieszyła olbrzymią popularnością. Dla mnie to było zaskoczenie. Ja liczyłem, że ojciec już nie żył od lat 8. Liczyłem, jak przyjdzie 50-60 osób, będę bardzo zadowolony. Przyszło ponad 130 osób. Osoby nie miały siedzieć, stały tam głęboko w korytarzu. Szanowni Państwo, podczas tej, elementem tej wystawy była również książka, którą myśmy przygotowali siostrą, zatytułowana Stefan Czajek, poeta autentyzmu. Elementem tej wystawy był również CD z wierszami ojca. Tak się stało w historii, że w połowie lat 80. w warunkach domowych, myśmy byli prymitywni, myśmy nagrali ojca, który czytał wiersze. I przed tą wystawą myśmy sobie przypomnieli o tym. I to CD zostało wydane z wierszami ojca w jego wykonaniu. Szanowni Państwo, po wystawie pan Aleksander Machalica zwrócił się do mnie następującymi słowami. Panie profesorze, pana ojciec jest autorem pięknych liryków. Niech pan doprowadzi do tego, żeby ta twórczość nie zaginęła. To na moje nieszczęście słyszała moja rodzina. I stwierdziła: Lech, ty będziesz najlepszą osobą, która się tym zajmie. Bo ty jesteś profesorem, ty masz warsztat. My tego nie zrobimy tak. Szanowni Państwo, gdy miałem brata, czy tam siostrę profesora i on by miał warsztat, z pewnością sam bym postąpił. Mówiąc językiem sportowym, nie mogłem się wymigać od tego. Podjąłem to wyzwanie. Zajmowałem się twórczością ojca. Była wielka trudność, dlatego że ojciec nie miał spisu swoich publikacji. Musiałem to do wszystkiego dochodzić. I tak z chwilą, kiedy ja zdobywałem kolejne jego wiersze, staramy się publikować te. I pierwszym opublikowanym tomikiem ojca wierszy był ten mały tom, który ja wydałem. Został on opublikowany w Ostrogu na Wołyniu, w wydawnictwie Wołanie z Wołynia. I tym tomikiem wierszy ojciec chociaż symbolicznie wrócił na Wołyń. W następnym roku, to jest ten tam, tutaj. W następnym roku już posiadałem znacznie szerszą wiedzę, znaczy zakres już o ojca wierszach. Wtedy przygotowałem taką wybór wierszy zatytułowany Stefan Czajdak, autentysta, współzależycie grupy gotyckiej, bo on utwór. Ta książka liczy już 260 stron. A więc ona wygląda znacznie poważniej niż ta. Proszę Państwa, w następnym roku ja opublikowałem zbiór ojca wierszy w dwóch językach.
dlatego że zdawałem sobie sprawę, iż kiedyś ja pojadę na wodę. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, kiedy pojadę, no właściwie, czy w ogóle pojadę, ale miałem nadzieję, że pojadę. I z pewnością tomik wierszy Ojca w dwóch językach mi dopomoże. I ten tomik zatytułowany Stefan Schajdak, blisko i bliżej, Stefan Schajdak, blisko i bliżej. To jest okładka tego tomiku wierszy. I dwa lata temu ja przygotowałem i to jest ten tomik wierszy. Dwa lata temu ja przygotowałem biografię o moim ojcu na podstawie tych wszystkich dokumentów, które mi się udało zebrać z archiwum polskim, archiwum ukraińskim oraz archiwum rosyjskim. I proszę Państwa, to jest to. Ta książka zaczyna się i kończy słowacki. Ojciec bardzo ceni sobie słowackiego. Ta sentencja, a jednak i to mi było, pochodzi z czwartej księgi Menowskiego, a się kończy słowackim fotografią ja przy grobie Salomei na cmentarzu tunickim w Kiwerce, w Krzemieńcu. Szanowni Państwo, z tą książką miałem dziwne zdarzenie. Otóż z tą książką zostałem zaproszony do Krzemieńca przez Mariusza Orłowskiego, syna ziemi ojcowskiej, z promocją tej książki do Muzeum Józefa Słowackiego. To jest moja fotografia przed tym muzeum, dwie flagi, polska i ukraińska i ten tomik. Proszę Państwa, w ramach tego wieczoru były promowane trzy książki. Ta moja, tu jest jeden ze słynniejszych synów ziemi lubaczowskiej, którego Państwo wszyscy znacie. Dalej, drugą propozycją była promowana książka przez pana Orłosia, znakomitego prozaika polskiego. To jest ojciec tego Orłosia z Telewizji. Pan Orłoś wtedy promował książkę o rodzie Mackiewiczu, dlatego że jego rodzina jest spokrewniona. Natomiast trzecią pozycją była pozycja wtedy wiceprezesa Związku Literatur Polskich, pana Jacka Moskwy. A więc ja tym moim tomikiem wierszy w takim towarzystwie się znalazłem. Szanowni Państwo, ojciec, kiedy już zacząłem jeździć po świecie, tuż przed śmiercią się do mnie zwrócił następującym słowem. Lech, nie byłoby ojciec przyjemny, żeby ty pojechał na Sybirię i przybliżał mnie w Sybirii dla Sybia. Co w takim tłumaczeniu może powiedzieć Lech? Nie byłoby bardzo miło, gdybyś ty pojechał na Syberię i tworzył tam przyjaźń. Co w ustach człowieka, który spędził w Gułagu dwa lata, brzmiało to dosyć dziwnie. Ale ojciec się umiał wznieść, umiał pewne rzeczy komuś tam przebaczyć. Proszę Państwa, ja o tym zapomniałem. Bo, proszę Państwa, nam rodzice mówią wiele rzeczy. I tak się stało, że w 2017 roku otrzymuję zaproszenie od rektora Uniwersytetu w Tomsku na Syberię, żebym przyjechał w charakterze wykładowcy letniej szkoły dla Rosjan. Proszę Państwa, długo się zastanawiam, czy jechać, czy nie jechać. Ja nigdy nie byłem w Związku Radzieckim. Ja mieszkałem kilka lat w Szwecji, kilka lat w Stanach Zjednoczonych w ogóle i ta Rosja była dla mnie ostatnim krajem, do którego bym w ogóle chciał pojechać. Ja o Rosji w ogóle nic nie wiedziałem. Dlatego wiedziałem, że w atlasie na formacie A4 była Polska i w atlasie na formacie A4 była Rosja. Ale nie wgłębiałem się w zależności między tymi sprawami. Proszę Państwa, jednak podjąłem wyzwanie. I we wrześniu 2017 roku znalazłem się na ziemi syberyjskiej jako drugi w historii przedstawiciel rodziny Szajdaków. Ale pierwszy, który dojechał na Syberię z własnej wody. Bo mój ojciec dojechał nie z własnej wody. Proszę Państwa, oprócz tych wykładów, które tam miałem, ja uważałem za stosowne, żeby gdzieś w ogóle zaistniała informacja o moim ojcu, o polskich poetach oraz o grupie Tordyckiej Woli. I tak się stało. Nawiązałem kontakt z Domem Polskim, który opublikował artykuł w języku rosyjskim. Stefan Schajdak, soldat generała Władysława Andersa.
Szanowni Państwo, w tym jest informacja o moim ojcu, życiorys, ale również o polskich poetach grupy Wołyn. Proszę Państwa, tak się stało, że od 2017 roku ja co najmniej raz bywałem na Syberii, wykładałem w różnych miastach, nie tylko w Tomsku, również i w Antymansijsku, ale zawsze jak kończyłem serię wykładów, byłem proszony przez dziekana, przez rektora o spotkanie z profesorami, żeby powiedział coś o Polsce, o sobie, i ja nigdy nie zachowałem się poprawnie politycznie. Zawsze podczas tych spotkań ja mówiłem, iż historia mojej rodziny jest związana z Rosją przez osobę mego ojca, który tutaj był w Gławie. Nikogo to nie dziwiło, dlatego że wielu z profesorów w ramach swoich rodzin również mieli takich członków, którzy bywali również w Gławie. Proszę Państwa, podczas jednego takiego spotkania, gdy ja mówiłem, błyskawicznie pan rektor do mnie następnego dnia przedzwonił i prosił o spotkanie z dziennikarzem, gazety uniwersyteckiej. I ja udzieliłem wywiadu, to zostało opublikowane w ten sposób w gazecie uniwersyteckiej. Tu jest informacja o mnie, o ojcu oraz o polskich poetach w ramach grupy poetyckich Wołyn. Parę lat później byłem z wykładami w miejscowości Antymansijsk. To jest na północy w zachodniej Syberii. Jest to miasto, są to dwa miasta, część stara i część nowa. W części nowej jest wielki uniwersytet, bardzo dobrze wyposażony w aparaturę. No i tam w ogóle po serii wykładu byłem również proszony o powiedzenie coś o sobie itd. itd. Ja również nie zachowałem się politycznie, tylko również powiedziałem, że historia moja jest związana z Rosją przez osoby i tak dalej, to nikogo znowu nie dziwiło. Również w tym przypadku ze mną chciał spotkania dziennikarz tej gazety i zostało to opublikowane w Sibir za Mieczto, czyli w Syberię za Marzenie, bo Marzenie do ojca. W tym krótkim wywiadzie jest również o polskich poetach autentystach, o polskich poetach grupy poetyckiej Wołyn. Również informacje o tej grupie poetyckiej Wołyn poza czasopismami polskimi ja prezentowałem w czasopismach na Ukrainie, w Łódzku, w czasopiśmie Monitor Wołyński. Dalej również zbierałem informacje z archiwum w Ukrainie, w Rosji oraz w Polsce. Byłem bardzo mile przyjęty przez pracowników archiwum w Łódzku, gdy ja powiedziałem, po co by tu przyjechałem. Mi udzielono bardzo szeroką pomoc, mi przedstawiono wszystkie dokumenty, o których chciałem, i miałem możliwość zrobienia kopii tego, co bym chciał. Szanowni Państwo, no i w 2018 roku ja opublikowałem pierwszą w literaturze polskiej antologię grupy poetyckiej Wołyn. Wtedy dzięki panu prezydentowi miasta Poznania mi dał pewne pieniądze, które ja spożytkowałem w ten sposób. Było to elementem wystawy w Pałacu Działyńskim. Jeżeli ktoś z Państwa był w Pałacu Działyńskim, to wie, a jeżeli ktoś nie był, to niech przyjedzie do Poznania i zobaczy Pałac Działyński. W następnym roku, kiedy prezentowałem tą wystawę w Kijowie, opublikowałem drugą część antologii grupy poetyckiej Wołyn w dwóch językach, po polsku i po ukraińsku. Miałem pieniądze na to, żeby zatrudnić tłumaczki właśnie z Lwowa, i one dokonały tego, na czym mi zależało. Oprócz tego, szanowni Państwo, dla każdej wystawy ja publikowałem katalogi do wystawy w dwóch językach, po polsku i po ukraińsku, dalej po polsku. I podczas tej wystawy w Kluczu Napoka z mojej inicjatywy wyszedł katalog w dwóch językach, po polsku i po rumuńsku. Dokonałem tego, iż wiersze tych poetów, członków grupy poetyckiej Wołyn, zostały przetłumaczone na język rumuński. Szanowni Państwo, o tym, że warto publikować książki. No, to jest, ja już to o tym mówiłem.
O tym również też mówiłem i teraz przejdę tak powoli do zakończenia. Coś nie chce się zmienić. O. No. Szczęsa to jest ta książka, którą mi się udało opublikować. To jest podsumowanie tych lat. Gdybym miał. Z tej strony coś mi lepiej się przesuwało. Szanowni Państwo, co zawiera ta monografia? No, oczywiście te dokumenty związane z utworzeniem tej grupy politycznej Wołyń, dalej wszystkie kolumny, które były opublikowane przed wojną, one, ich skany są tutaj zawarte. Dalej skany tomików wierszy. Dalej recenzje poszczególnych członków grupy politycznej Wołyń. W przypadku każdego poety jest życiorys, jego dorobek literacki, tytuły tomików wierszy, antologie, wiersze oraz nowe elementy w literaturze polskiej. I nowe elementy to w przypadku Zygmunta Runa te dwa wiersze, które mi się udało odnaleźć. To są te dwa wiersze. Dalej w przypadku pani Ginczanki te dwa portrety. W przypadku Bazylego Podmańskiego całość po II wojnie światowej. Szanowni Państwo, za wiele ja Państwu nie mogę powiedzieć w ogóle, bo gdy powiem za wiele, to Państwo nie dojdziecie do książki. A jako autor muszę tak działać. I wiele jest innych interesujących spraw, interesujących elementów, do których Państwa zapraszam. Ale jeszcze nie jest wszystko. Proszę Państwa, teraz konkluzja jest taka. No, to jest szkoła podstawowa, w której mutator był nauczycielem. Dalej raz jeszcze to muzeum regionalne na Wołyniu. Proszę Państwa, dla mnie było wielkim zdziwieniem. I dla mnie większą satysfakcją niż te książki była ta antologia. Dlatego, że w 2019 roku się ukazała, o czym ja dowiedziałem się w zeszłym roku, antologia w Równy za pieniądze jednego z panów profesorów. Ta antologia zawiera wiersze czterech poetów. To jest ta antologia. Kanadyjczyk, Białorusin, Ukrainiec i Polak Stefan Czajnak. I ta antologia liczy 100 stron. Ale na 50 stronach są wiersze mego ojca. Proszę Państwa, ja nikt mnie się nie pytał o zgodę, o prawa autorskie i tak dalej. Ale jeszcze coś Państwu pokażę następnego. Otóż dwa miesiące temu ja się dowiedziałem, że ten sam pan profesor za swoje pieniądze nie tylko wydał to, ale wydał tom wierszy mego ojca. Również i w tym przypadku on mnie nie pytał o zgodę i tak dalej, ale mili Państwo, nieraz dla promocji polskiej kultury warto na jedno oko nie dowidzieć, a na jedno ucho nie dosłyszeć, dla dobra sprawy. I tak jest tym razem. Ten tomik został już zakupiony dla mnie i on czeka w Łódzku, kiedy ja przyjadę. Mam nadzieję, że mi się będę miał taką możliwość. Proszę Państwa, gdybym miał podsumować te lata związane z poszukiwaniem danych o tej grupie politycznej Wołyń, to mogę je tak, mogę Państwu przedstawić jako pływanie po bardzo pięknych akwenach i dopływanie do przyjaznych portów, takich jak ten na ekranie. I tym pozwolę sobie zakończyć moje wystąpienie. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozwoli Pan, jako że Pan przedstawił nam tyle książek swojego autorstwa, to kilka chcielibyśmy Panu sprezentować właśnie.
Ja nie powiedziałem na początku, a to jest myślę bardzo istotne dla pana profesora, ale może dobrze, że nie powiedziałem, że pan profesor poza tym, że jest profesorem agronomii, poza tym, że jak widzieliście państwo, jest świetnym literaturoznawcą i świetnym znawcą grupy poetyckiej Woły, jest także wielkopolaninem, a dokładniej wielkopolaninem ze Środy Wielkopolskiej. I myślę, że ta praca organiczna, która w Wielkopolsce jest bliska, była doskonale widoczna w tym wystąpieniu pana profesora Lecha Wojciecha Szajdana. Ale tak jak zapowiadałem na początku, chciałbym bardzo prosić pana Waldemara Lataja o komentarze i podsumowanie. Zanim coś powie pan Waldemar Pawlak, pan Waldemar Rataj, który zdaje się jest większym gadułą niż ja, pozwolę powiedzieć sobie w ten sposób, iż panie Waldemarze, pan doskonale wie, że no od 5 lat my z panem dyrektorem Maczkowiakiem z Muzeum w Szczeniawie, Muzeum Rolnictwa, dalej z szefem Muzeum z Dobrzycy, jest to Muzeum Ziemiaństwo, oraz szefem Wielkiej Fundacji Zakłady Krunickich, my przygotowujemy coroczną konferencję dedykowaną tym wielkim Wielkopolanom, którzy mają miejsce ugruntowane w panteonie osób zasłużonych dla Wielkopolski z kręgu rolnictwa, kultury i tak dalej, tak dalej. Szanowni Państwo, XIX wiek w Wielkopolsce był dziwnym okresem. On się różnił od innych rejonów. W tym czasie Wielkopolanie nie podejmowali pochopnych decyzji dotyczących walki z Prusakami, ale podejmowali świadome decyzje dotyczące podniesienia za wszelką cenę poziomu ekonomicznego oraz intelektualnego Wielkopolski. W tym samym czasie osoby stawały się specjalistami. Profesja, w których ani mieli doświadczenie, ani wykształcenia. I tak księża katolicy zakładali banki spółdzielcze po to, żeby tym ziemianom, którzy byli zagrożeni wykupem ziemi przez Prusaków, przez specjalną powołaną komisję koordynacyjną, bo Prusacy sobie zdawali sprawę, iż naród bez ziemi nie jest narodem. Oni dawali no, pieniądze na bardzo mały procent, w wyniku czego ci nie wyzbywali się polskiej ziemi. W tym samym czasie, szanowni państwo, no, pan profesor filologii polskiej z gimnazjum i filologii greckiej, pan Hipolit Cegielewicz zostaje usunięty za krzewienie polskości i on tworzy najpierw warsztat naszych rolniczych, który później się przekształca w wielką fabrykę maszyn i urządzeń rolniczych, która doprowadza do tego, że kilka niemieckich firm bankrutuje. Szanowni Państwo, mówiąc językiem tak sportowym, no oczywiście nikomu źle nie życzymy, ale jest nam przyjemnie, bo jak polska firma osiągnie sukces nawet kosztem innych firm w ogóle podawiających. Tak to jest. Szanowni Państwo, był to w ogóle czas taki, że generał Dezdery Kłopowski, od którego zaczęła się praca organiczna, on w ogóle zorientował się, że Napoleon Bonaparte chce nas sprzedać za pokój z Rosją. Podał się do dymisji. Uważał, że sprawa polska jest przegrana. On za sprawę przegraną patrzeć nie będzie. Wszyscy z tym Napoleonem szli, typu tam Dąbrowski, Koniecki i coś on robi. On wrócił do swojego majątku wtórny. Został ten majątek szalenie zadłużony przez ojca Kulaka. Wartość zadłużenia przekracza wartość tego majątku. I wtedy on decyduje się na wyjazd do Anglii po naukę nowoczesnego rolnictwa. Szanowni Państwo, nieraz on pracował tam fizycznie. Przyjechał z nowinkami. Przyjechał z narzędziami nowymi i zaczął gospodarować. Przez swoich sąsiadów był on uważany za dziwaka, za osobę niespełna rozumu. Jak to on, żołnierz, szwalerze, adiutant, zamiast walczyć, zamiast bić się, a najlepiej ginąć z polskim honorem, to on zaczął gospodarować. Ale w wyniku kilku lat tego gospodarowania on spłacił całkowicie zadłużenie, a po kilku latach jego majątek był jednym z najlepszych w Wielkopolsce.
Proszę Państwa, on jest autorem pierwszego na ziemiach polskich podręcznika o rolnictwie. Tak się stało, że od lat 5 my z tym komitetem przygotowujemy konferencję dedykowane tym wielkim wiekoprawom. Po konferencji się ukazuje monografia, która zawiera teksty wystąpień. Ale oprócz tego mi się udało, iż w zeszłym roku ukazał się reprint tego pierwszego wydania książki Kłapowskiego o rolnictwie. Został on sfinansowany przez Fundację Zakładów Górnickich, a ja napisałem wstęp, czyli prowadzenie. Stałem się blisko, no, bardzo blisko wielkiego, bezrego Kłapowskiego. Ale proszę Państwa, jest mi, uważam, bardzo miło być blisko. Czemu nie? Szanowni Państwo, i dotychczas myśmy zapoczątkowali serię wydawniczą, w ramach których się ukazały te pozycje. W zeszłym roku myśmy przygotowali taką monografię. Ludzie Kościoła w pracy ograniczonej. Wszystkie te konferencje mają wsparcie finansowe marszałka wielkopolskiego, pana Woźniaka. Tutaj, no, podczas tej konferencji Ludzie Kościoła był obecny pan Stanisław Gądecki, arcybiskup poznański, który również napisał parę słów na ciebie. Proszę Państwa, w tym roku już była jedna konferencja dedykowana Hipolitowi Krzepeckiemu, druga dedykowana Jadwidze Zamoyskiej, tej w ogóle wielkiej postaci, wielkiej kobiecie, która no przerastała w sensie praktycznym, intelektualnym wielu mężczyzn, co oczywiście jako no, mężczyzna no muszę to przyznać, ale to robię z wielką przyjemnością. Dlatego, że ona również wspierała Polskę. Szanowni Państwo, ta konferencja odbędzie się dnia 15-16 listopada w Poznaniu, w pięknym Pałacu Działeckim. Jesteście Państwo zaproszeni. Udział w konferencji jest bezpłatny. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, to cóż, po pierwsze to dobrze się stało, że Pan Profesor dopowiedział i przedstawił się tutaj zgromadzonym. To swoje credo wielkopolskie, bo do tego chciałbym nawiązać, ale najpierw, jak Państwo widzicie, nie mylili się członkowie rodziny. Profesor Lech Wojciech Szajdak ma warsztat. I ten warsztat tutaj pozwala na to, że ta praca, która się zaczęła na polu wcześniej nieprzewidywanym, nie jest nim rolnictwo, ale jest nim uprawa dziedzictwa kresowego, my tak o tym mówimy, no ważnego fragmentu dziedzictwa polskiej kultury i na dodatek dotykającego miejsca, pojęcia, Wołyń, które w sposób szczególny elektryzuje, jeszcze długo będzie elektryzowało Polaków. Więc tak się składa, że z tym pojęciem, które przeżywamy i nie wiemy, jak sobie poradzić, nagle pojawia się pewna propozycja w gruncie rzeczy kulturotwórcza, która może się pojawić, dlatego że Pan się tym zajął. Chcę Panu Dyrektorowi też podziękować, pogratulować, że właśnie to spotkanie odbywa się w tym miejscu, w czasie, kiedy jest ta wystawa, że możemy w sposób naturalny wpisać się w pewną tradycję, bo jest to okazja, żeby spotkać Pana twórczość społeczną, bo teraz o tej mówimy, z Januszem Wasylkowskim, który jest właśnie takim organicznikiem dziedzictwa kresów. Więc też o organicznikach będzie mowa, a dzięki temu, że Pan tą swoją prezentację, autoprezentację dopełnił, to my tutaj możemy lepiej odnaleźć pewne związki między tą pracą, którą Pan wykonuje, a którą, chcę powiedzieć, przed Panem wykonywało wielu, wielu innych dla powodzenia tego, że o dziedzictwie kresów możemy w ogóle jeszcze dzisiaj mówić. To gdyby nie było takich ludzi, to nie łudźmy się, nie mielibyśmy o czym rozmawiać. A co dalej z dziedzictwem kresów, to zostawiam jako pytanie otwarte, ale dzięki temu, czego tutaj doświadczamy i czego przykładem jest praca nad pewnym fenomenem grupy poetyckiej Wołyń, no to jest nam może, powinno nam być bardziej
optymistycznie patrzeć w przyszłość, że to da się zrobić, że taka twórczość społeczna ciągle jest aktualna. Nie łudźmy się, im dłużej żyję, tym bardziej jestem przekonany, że tutaj kiedyś problemem było, że brakowało pieniędzy, które można było zainwestować w to, żeby dziedzictwo Kresów uratować. Więc robili to społecznicy i robili to ludzie, którzy właśnie w ten sposób dowiadujemy się, że uratowali istotne fragmenty dziedzictwa Kresów. Dzisiaj naszym problemem jest to, że jest dużo pieniędzy zainwestowanych w to, ale czy one rzeczywiście służą dobrze pielęgnowaniu dziedzictwa Kresów, to mam coraz większe wątpliwości. Więc będziemy musieli bronić to, co dotyczy dziedzictwa Kresów przed no właśnie taką arogancją biurokracji, polityków, urzędników, którzy zamieniają to dziedzictwo w, przeznaczając na to bardzo duże pieniądze, coraz większe pieniądze, ale wcale nie gwarantując, że ono będzie rzeczywiście dobrze pielęgnowane i wypełnione też właściwym duchem, bo to jest ważne. Ci ludzie, którzy na tym polu pracowali, no czuję się tutaj zainspirowany miejscem, do którego pan dyrektor mnie wprowadził i tą wystawą, pozostawili nam nie tylko jakiś testament i konkretne zbiory, ale pozostawili rzeczywiście wyraz tego, jak oni do tego podchodzili. Więc to, jak się do tego podchodzi, jest bardzo ważne i trzeba o tym pamiętać. Więc właśnie dzisiaj mieliśmy przykład podejścia, które zaprezentował pan profesor. Oczywiście, że ono jest zawsze podyktowane jakimś stosunkiem osobistym. Dla pana ten stosunek osobisty mógł zaistnieć, dlatego że dotyczy pana relacji z ojcem i w pewnym sensie, jak widzieliśmy, możliwości poznania tego, kim był pański ojciec. To tak zaczyna się bardzo wiele. Poznajemy poprzez stosunek do ludzi, poznajemy poprzez stosunek do miejsc, też o tym była mowa. I wszystko, co w dziedzictwie Kresów się dokonało, właśnie się w ten sposób dokonywało, że ludzie w taki sposób chcieli na to popatrzeć jeszcze raz. Natomiast no, pan pokazał, i tu wracamy do warsztatu, który się przydarzył, że ten badacz konkretny, Lech Wojciech Szajdak, nie podchodzi do sprawy wyłącznie poprzez swój sentyment, swoje emocje, swoje zainteresowania osobiste, ale rzeczywiście wprowadza ten profesjonalny warsztat pracy, który jest, pochodzi z nauki, do pracy dokumentacyjnej. Bo tutaj dokonała się wielka praca dokumentacyjna i ta książka jest jakby finałem tego etapu przynajmniej, ale bardzo ważnym, dlatego że tego nie zrobiła nauka, literaturoznawstwo, które w ogóle zignorowało istnienie tej grupy, tego. Natomiast dokonało się to właśnie poprzez taką pracę, która pan profesor bardzo precyzyjnie nam pokazywał poszczególne swoje działania, więc nie muszę tutaj tego jeszcze raz państwu powtarzać, ale pamiętamy, prawda, cały przebieg, który kończy się spotkaniem w Muzeum Niepodległości, bo tu już rzeczywiście jest pewien etap taki solidniejszy, ale też doceniony przez profesjonalistę, muzealnika, ale także to trzeba dodać, że tutaj pan Tadeusz Skoczek, który od razu rozpoznał z kim, ale z czym ma do czynienia, jest też literaturoznawcą z wykształcenia i z pierwszych swoich zainteresowań. I tak się składa, że zajmował się w przeszłości autentystami. Zatem i osoba, i Stefan Szajdak nie był mu obcy, no więc od razu widział to w pewnym kontekście. A że też Muzeum Niepodległości stara się być ważnym ośrodkiem pracy nad dziedzictwem Kresów, bo to wystawa stała poświęcona Kresom jest jedną z trzech stałych wystaw tego muzeum, to wpisanie tej pracy, z którą pan profesor przybył do Warszawy, do Muzeum Niepodległości, było bardzo oczywiste. Więc to pokazuje, że czasem się te drogi bardzo łatwo zbiegają, kiedy się też spotykają właściwi ludzie, którzy mogą, tak powiem, pewną puentę temu nadać, a tu to było bardzo ważne, żeby ten wysiłek, który pan podejmuje, nie był wysiłkiem, który cały czas jest oparty tylko na
osobistej determinacji. Ale tak nie jest, bo pan pokazał też w swojej relacji, ilu pan spotyka ludzi, którzy ze zrozumieniem do tego podchodzą. Tak jak Aleksander Machalica, prawda? Bo to czasem jest jedno stwierdzenie, które się pojawia we właściwym miejscu. Ale geniusz Locji Wielkopolski jest tutaj i to będzie już, tak powiem, trochę i puenta, i to, co dla mnie osobiście jest ważne, bo muszę państwu powiedzieć, jak ja poznałem pana profesora, no właśnie poprzez Wielkopolskę i poprzez zainteresowania historią pracy organicznej. Pan profesor tego może nie pamiętać, ale pierwszy raz uścisnąłem pana dłoń właśnie w Turwi. Pan profesor tutaj tak o właściwe miejsce nam przypomniał, jakie znajduje w historii pracy organicznej Dezydery Chłopowskiej, ale pan profesor pracował w tym miejscu, właśnie kierując tam Instytutem Polskiej Akademii Nauk. I ta pierwsza konferencja, którą pan organizował, współorganizował, wtedy jeszcze się to wydawało, że to będzie bardziej użyczenie miejsca, że pan występuje w roli gospodarza, o którego zabiega, o to miejsce zabiegało Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. Dla mnie ważny tutaj partner, bo pracujemy od lat w formule Wielkopolskiej Resursy Kultury Pamięci. I pan doktor Maćkowiak właśnie tam mnie zaprosił i mówił, tu będziemy organizować konferencję tę. No potem już stało się to wszystko, co pan nam też zrelacjonował, te książki, bo profesor Szajdak nie zakończył swojego zaangażowania w rolę gospodarza miejsca czy organizatora w postaci instytutu, który wystąpił wtedy jako współorganizator, tylko po prostu zaczął to właśnie wprowadzać w swój warsztat. Więc w tych książkach też jest zawarty warsztat pracy pana Lecha Wojciecha Szajdaka, bo one w ten sposób też wzbogacają pewien, umówmy się, nie zawsze takie przyzwyczajenia muzeów i muzealników do pewnej solidności wydawniczej. Tutaj one nastąpiła błyskawicznie, poprawiając także ten program wydawniczy. Pracuje w tym dwa muzea regularnie, te związane z Wielkopolską Resursą Kultury Pamięci, więc Muzeum Rolnictwa w Freniawie i Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, ale w środku tego wszystkiego jest profesor Szajda, który to scala i, tak powiem, uzupełnia swoją wiedzą, właśnie warsztatem, będę tutaj podkreślał. I my tam mamy już do czynienia z tym, że praca organiczna w Wielkopolsce od wielu lat służy pracy na polu kultury pamięci. W zasadzie myśmy osiągnęli, mówię myśmy, bo mam to szczęście, że od kilkunastu lat tam pracuję. Jak mnie już zmęczy praca w innych miejscach, to jadę tam ładować akumulatory, bo rzeczywiście to jest oddech do tego, żeby zastanowić się, jak możemy w sposób twórczy i cały czas jednak odnoszący się do współczesnych wyzwań, bo tam muzea, jeżeli powiem państwu o tym, co się stało właśnie z Wielkopolską Resursą Kultury Pamięci, to dyrektorzy tych muzeów postanowili, że oni w innym przypadku resursy, w której brałem udział, dyrektor muzeum postanowił, że stowarzyszenie będzie częścią muzeum. I to przez jakiś czas pracowało dobrze, aż w końcu, tak powiem, padło, bo brakło determinacji ze strony pracowników muzeum. Byli osoby bardziej twórcze, potem się pojawili, można powiedzieć, zwykli urzędnicy. Natomiast w Wielkopolsce, o której mówimy, to stało się inaczej. Dyrektorzy postanowili, że powinno powstać stowarzyszenie, że praca organiczna budowana właśnie w ten sposób, który pan nam tutaj zaprezentował i którego dzisiaj pan profesor jest czołowym tutaj animatorem, jest rzeczywiście kontynuowana. Więc związki Wielkopolski z tym, co pan chciał nam zaprezentować, widzę jako coś bardzo czynnego, naturalnego, a dzisiaj to już jest solidna podstawa do takiej regularnej pracy, więc należy się cieszyć, że pan, będąc uwarunkowany osobiście i rodzinnie, a sprawił to wcześniej historia pana ojca, że to się stało. Że kiedy pojawił się pan w Warszawie i okazało się, że dyrektor Muzeum Niepodległości uznał, że to jest okazja, żeby tę pracę zamknąć tą dokumentacją, bo to jest przede wszystkim solidna dokumentacja, ale ona jest też, już teraz ona jest wyzwaniem dla literaturoznawców, dla nauk w tej dziedzinie. Już nie mogą jej pominąć, prawda? I to się stało dzięki pracy, którą pan wykonał i muzeum, które to miało odwagę
No niedużą trzeba było odwagę, ale, ale trzeba było i chcę powiedzieć Państwu, bo tam była mowa, że jest mało tych książek wydrukowanych, jest mało, ale każdy, kto potrzebuje, na PDF-ie ją może otrzymać. Także ona jest i warto o tym wiedzieć i warto ją upowszechniać i warto z niej korzystać. A myślę, że nic tu nie mówiłem o pracy Akademii Dziedzictwa Kresów, ale kilka zdań. Będziemy po tej sesji majowej, którą mieliśmy w Muzeum Niepodległości, chcieli zaproponować, jak dalej tą pracę nie tylko promować, ale jednak trochę sprowokować środowiska literaturoznawcze, żeby nie stały dalej obojętne wobec tego, co Pan i co Muzeum już osiągnęło. To dziękuję bardzo. Panie profesorze, panie Waldemarze, ja dodam też, że osoba pana Waldemara Rataja nie jest przypadkowa w muzeum, gdyż pan Waldemar Rataj jest wiceprzewodniczącym Rady Muzeum przy Muzeum Kresów w Lubaczowie, o tym nie wspomniałem. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję, że wytrwaliście Państwo z nami do końca. Byliście Państwo z nami we Lwowie w piątek. Dzień wcześniej byliście Państwo z nami w Radrużu. W sobotę spotkaliśmy się w Tłumaczu. Dzisiaj wyruszyliśmy do Równego i na Wołyń, a jutro ponownie Wołyń, tym razem Krzemieniec. Zapraszamy Państwa na 19.30 na otwarcie wystawy fotograficznej na rynku miasta Lubaczowa, a później, no myślę, że też w pewnym klimacie wołyńskim z tego względu, że zagra w cerkwi świętego Mikołaja w Lubaczowie męski zespół muzyki cerkiewnej, prawosławnej muzyki, Katapetasma z Warszawy. Doskonały koncert. Ten, kto był w Radrużu 2 lata temu, ten wie. W tym roku mamy przyjemność słuchać tej muzyki właśnie w murowanej cerkwi świętego Mikołaja w Lubaczowie. Bardzo dziękuję i do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach Festiwalu Dziedzictwa Kresów.